Halo, kochanie? Ja jeszcze tylko maile przejrzę i zaraz wracam. No, to na razie, to papa. I jeszcze sobie poskróluję trochę fejsa. O, Jesus, jakie fajne ciuchy. Ciekawe, gdzie je kupić. Weź napisz do niej, co ma na sobie. Przecież widzisz, że jest link do strony w poście. Czytaj, czarna! To na bank jakieś chińskie badziewie z poliestru. Czarna, ty się uczyłeś czytać jak ci ogon rusca? Przecież to jest napisane jak byk. Polska produkcja. Każdy sobie może tak napisać. O Jezus, pójdź na stories, przecież tam wszystko widać, nie? Pracownia, laski, które to szyją. No co ty na bank materiały ciągną z Tajwanu? Przecież mówią, że sami je produkują, projektują i produkują w Polsce. O Matyldo, jaki to jest gatunek! No dobra, tylko jak to zamówić? Zadzwoń, zapytaj. Jezu! Może najpierw zerkniesz na stronę, co? Przecież jest tam link. Ki do diabła, kto by czekał na ciuchy od 7 do 28 dni? Weź, ile to kosztuje? Wiesz co, sama nie chciałaś chińszczyzny i poliestru, a to przecież kosztuje. A oni szyją wszystko na wymiar klientek. Idź sobie czarna do krawcowej, powiedz jej, że chcesz spodnie, najlepiej na jutro i spytaj się, ile to kosztuje. Dorka, kupuj. Dobra, wezmę kilka rzeczy. Tylko jaki to print? Boże, wszystko jest w galerii. Zobacz, każde zdjęcie jest opisane, każdy print. A gdzie mam wpisać wymiary? Weź do niej zadzwoń. No weź, masz link, masz koszyk i tam jest tabelka wymiarów. Nie będę się mierzyć, wpiszę 36. Laska, ty masz 38, a nie 36, a oni i tak szyją na wymiar. Pisz tam 75B i zera same. Przecież mówię wam, że oni wszystko szyją na wymiar. 75D to żaden rozmiar. A zero? Przecież nie będą miały z czego uszyć. Weź się ogarnij, wypełnij tą tabelkę. Tam jest film, widziałaś przecież. Pisz w miarę. Time.